4 lipca 1610 roku jazda polska pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego dokonała rzeczy prawie niemożliwej. 2700 husarzy rozgromiło armię moskiewsko-szwedzką liczącą około 40 tysięcy żołnierzy. Była to jedna z największych wiktorii oręża polskiego, a działo się to pod Kłuszynem, 1480 km na wschód od Warszawy i zaledwie 170 km na zachód od Moskwy. Dzisiaj, 4 lipca 2010 roku, dokładnie po 400 latach, odbywa się po raz pierwszy w historii rekonstrukcja bitwy pod Kłuszynem. Odtworzenie bitwy w autentycznym miejscu nie było możliwe z powodów logistycznych, wybrano więc Warszawę. Tutaj na nadwiślanych błoniach rozłożył się obóz polskiej husarii i piechoty oraz obozy oddziałów moskiewskich i szwedzkich. Wojska obu stron starannie szykują się do bitwy. Wczoraj pojedynek był, bo widziałem, że walczy przedwczoraj. No cóż. Szabla ostra. Moskal. Kilkanaście szwów. Oj, a bez rękawicy? No, rękawica była, ale jak szabla ostra, no cóż. Oj. No tak, tą szablą pan walczył. Szabla węgierska, tak. Tak? Szabla węgierskiego. Z łańcuszkiem, żeby nie spadała, tak. Proszę zobaczyć tutaj z bliska, jak ona jest wyszczerbiona. To naprawdę prawdziwa walka się odbyła. Rekonstruktorzy historycznych oddziałów to prawdziwi pasjonaci, którym przestało już wystarczać tylko książki. Chcą na własnej skórze poczuć ducha historii, wcielić się choćby na chwilę w żołnierzy i bohaterów ulubionej epoki. Ta fascynacja historią wzięła się stąd, po prostu z tradycji rodzinnych. Nasz przodek, Wawrzyniec Potocki, był obrońcą okopów Świętej Trójcy pod Chocimiem. Poza tym mamy również inne tradycje rodzinne, współczesne, jako że mój wuj Stanisław Trawkowski był profesorem mediewistą, czyli zajmującym się okresem średniowiecza. Był profesorem Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy członkami grupy historycznej Signum Polonicum, które zajmuje się odtwarzaniem tradycji historycznych XVII-wiecznej i ze szczególnym uwzględnieniem walki szablą XVII-wieczną husarską. A co pan robi na co dzień? Z czego pan żyje, żeby sfinansować to hobby? Ja jestem prawnikiem. Prawnikiem? Tak jest. A skąd pan jest, jesteście? Z Katowic. Z Katowic. Tak. Syn jest studentem prawa i historii równocześnie. Tak. Jest na Uniwersytecie Śląskim, jest na piątym roku w tej chwili. A historię, jaki okres? XVII wiek, no oczywiście. Rekonstruktorzy starają się odtwarzać nie tylko techniki walk, ale także ówczesne życie codzienne żołnierzy w obozach. Co tu mamy w tym kotle, niech pan powie, bo to wygląda bardzo XVII-wiecznie. No, tak, ja dano. Mama Łyga to pewnie jest, pan Mama Łygi nie widzi. No, ale wygląda jak taka breja szara. Co w tym jest? Widzę jakieś kawałki trawy. Trawa, to jest widocznie jakieś ten zioła, tak? A zioła. Ale co tu jest? A mogę spróbować jakąś myszkę? Proszę bardzo. No, ja sobie tak tylko zaczerpnę. Zobaczymy. Troszeczkę przypraw. Zobaczymy, czy to jest coś... Mmm, świetne! No, jakby tak dobrze jecie, to potem możecie 5 godzin po tym słońcu biegać. Polska husaria była najsilniejszą formacją jazdy w Europie XVI i XVII wieku. Głównym ich wyróżnikiem było posługiwanie się długą, 6-metrową kopią i skrzydłami. Skrzydła, a z reguły jedno, były mocowane do tylnego łęku siodła. Nigdy jednak nie wystawały ponad głowę jeźdźca, bo przeszkadzałoby to we władaniu szablą. Skrzydła przytroczone do pleców husarza, wystające ponad jego hełm, to wymysł XIX-wieczny, wprowadzony w celach paradnych. Skrzydła, jak też i proporce na kopiach, miały swym furkotem płoszyć konie wrogów nienawykłe do takich sytuacji. Jakby pan teraz po kolei... Bo... Ten największy element to jest napierśnik. Zakłada się go na pasach. To jest zbroja... Strzelają, trenują. Troszeczkę późniejsza, bo gdzieś w połowie XVII wieku była tendencja w tą stronę, że rezygnowano z napleczników.
Rozumiem. Naplecznicy były montowane w ten sposób. Czyli zakładano, że tylko atakujemy, a nie uciekamy. Husaria nie ucieka, więc, husaria nie ucieka, więc plecy, nie plecy nie trzeba obciążało. I tutaj Matka Boska i krzyż. Tak, medalion z Matką Boską, krzyż kawalerski. No tutaj ruchomy dół, oczywiście, żeby na koniu mógł usiąść. Także będzie troszeczkę za duży, no, ale i za luźny. To... Proszę, niech pan zapina. Wszyscy obojczyków się wykształciły te słynne ryngrafy, które Konfederaci bardzo... A, te ryngrafy, które Konfederaci bardzo... Tak, przedłużony ten obojczyk. No właściwie to jest już funkcję zdobną przenosiło i reprezentacyjną, ale to właśnie z obojczyków husarskich. Troszeczkę hałasuje chrzęści, ale to też wywierało wpływ na nieprzyjaciół. No, tutaj ostrzeliwują nas. Na przedramie zakładamy karwasz. I na głowę zakładamy krzyżak. Tutaj w krzyżaku mamy... Troszeczkę inaczej. Masz mało głowy krzyżak. Mamy... Chyba ci się ta czapeczka spilicowała, dlatego tak... Kiuro trochę. Nosal przekładany do walki na dół. Jeśli husarz jechał sobie od tak, żeby go widziano, wówczas ten nosal skierowany był ku górze. No i tak wygląda... Nie wiem, szabla. Zbroja husarska. Czarna szabla husarska z paluchem. Lamparcia, rysia, no lampartów za dużo w Polsce właśnie, nie było, no, więc troszkę trzeba tego było... sprowadzono, ale tak. Pewnie by... A to jest ryś? Czy to nie jest taki ocelot. Farbowany ocelot też. No. Ocelot. I w ten sposób mamy, proszę Państwa, ubranego husarza. A ile kosztuje taka zbroja? Pełne wyposażenie. Powiedzmy tak, jak pan stoi tutaj ubrany. Myślę, że to w granicach 6 tysięcy. 6 tysięcy? 3 tysiące pancerz. Bardziej zdobiona czasami... Łącznie z tymi ozdobami, bo tu widzę, że są kamienie półszlachetne. No mówimy o samej zbroi. Tak. Szabla? Szabla, goła szabla około 1000 zł. Podstawową siłą uderzeniową jazdy szwedzkiej tamtego okresu byli rajtarze. Uzbrojeni podobnie jak husaria, nie posługiwali się jednak kopiami i skrzydłami. Taki rajtar sam się to nie odział. No ale każdy rajtar miał pachołków, prawda? Ktoś mu pomóc? No, to niekoniecznie. Mogło być tak, że towarzysze sami sobie pomagali. O! To było tak. O, proszę. Pełna osłona i z tyłu jeszcze naplecznik. Były plecy. Plecy tutaj proszę się obrócić, tylko przyłożymy. Ile waży cały ten strój? No cała zbroja w moim wypadku około 26 kg. No buty mamy rajtarskie, one są wysokie, można. A one są składane. Zaciągnąć dotąd, bo to są buty przede wszystkim przeznaczone do jazdy konnej. Ówczesna piechota była już poważnym przeciwnikiem dla husarii. Piechurzy uzbrojeni byli w piki i muszkiety, które z bliskiej odległości mogły przebić każdy pancerz. Szczególnie groźna była piechota strzelająca z zapłotów czy kobylic, których nie mogła konno sforsować husaria. Z Domskiej Kazacji. A skuda wy przyjechali? Volgograda. Zobaczcie Państwo, że sami proch ubijają. Ubijają proch. W takich moździerzach. Czego tam jest? Siarka, węgiel drzewny, saletra. Wszystko jest robione tak, jak to było w XVII wieku. Broń trzeba wyczyścić przed bitwą, załadować patrony, to są ładunki, proch w takie tutki papierowe, zawinięty, ubity i wsadzony do ładownicy. Patrony, konfetki tak nazywamy. Которые порохом потом засыпаются, вот они в дуло стреляются и пожуются. Дуло кидается и пожуются. Прямо в рот, вот так покажи. Да, берется конфетка, она с порохом скусывается, высыпается, сама кидается, достается шомпол и пожуется, и стреляется. Как это называется? Это латруска. У вас не конфетки, но... Это бандалье, бериндейка с зарядцами, она же бандальера в Европе называлась.
Здесь заряд пороху внутри находится. А, тутaj inna wersja. Da. Z drewna albo z rogu wykonane pojemniki na proch i prochownica z baraniego rogu, którą wypełnia się prochem i posypuje się potem tutaj pułko. Tu, żeby w ogóle do strzału mogło dojść. Ale to potem może zademonstrujemy, jak się strzela. Chcę powiedzieć pełnić? To strzelajet? Dam. Da? No nie сейчас. Nie сейчас, potem. Tutaj mamy grupę z Moraw, która będzie walczyła po stronie rosyjskiej jako piechota. Niemiecki muszkieter. Niemieccy muszkieterowie. U nas jest 30 muszkiet i jedna armata. Trzyś, a ty... Teraz ubijemy. To jest pan lontowy, który odpowiada za odpalanie. Ma prochownicę. Za każdym razem musi podsypać tutaj na prochu, na panewkę. O, proszę. Czarny proch i potem zapala ląd, przykłada po kolei, a bum, i 7 razy bum, 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 bum. Poszło. Welitel ma zjeść takiego partyzanu. Partyzana jest bardzo dobra, kiedy wojak nie chce tak... Dowódca picha do życi ostatnich. Dowódca ma partyzanę, która służy po to, żeby w tyłki tchórzliwych żołnierzy kłuć. A tak naprawdę, żeby dawać znaki. Tak. To, żeby go było widać na polu bitwy i żeby dawał znaki swoim żołnierzom, bo muszkieterzy strzelali rzędami na komendę. Każda żada ma swojego jeszcze kaprala. Aha, jeszcze każdy żon ma swojego kaprala. Kapral słucha mnie, a dalszy mi rozmawia dalszy. Rozumiem. Napisano, supondere kresko, pod czarzą nabiwa. Prawdziwym ewenementem inscenizacji było przybycie husarzy aż zza oceanu. Ohio, Illinois, husarz z Kalifornii. Tak. Wyjście czarnieckiego. Szlachci z Ohio. Polsko-żydowskiego. Tak. Wally. Mamy ludzi z cztery innych drużyn. Tak. Około całej Ameryce. Ilu was jest w sumie w Ameryce? Ile ludzi razem? Ja myślałem, że jest taki jak... 50 ludzi. 50. I wanted to know... This is Czech Republic. Yeah. These are made in Czech Republic, yes. USA, USA, USA. Ah, so it is a mixture. Tak. No, I wondered where had you wings, but this is a different armor. Mm-hmm. So. Nie może nosić ten skrzydło, bo są tak długo, tak. Nie może posadzić do walizką. A no tak, no ze Stanów nikt by go do samolotu nie wpuścił ze skrzydła. Tu jest dobra kolczuga, bo jest nitowana. Ta, którą wcześniej oglądaliśmy, była trochę oszukana, a tutaj każde kółeczko jest nitowane ręcznie. Tak wyglądała prawdziwa kolczuga. Tutaj obwieszony karabela. Co mamy w torbie? What is this? They're in telephone. Basically, telephone camera. Originally there were originally like a pipe and a spoon and a flask. And a flask, yes, of course. Where are you from exactly? Where? Originally New York. New York. But now I live in California, Los in Angeles. California, Los Angeles. Tak, yes. And you? New Hampshire. New Hampshire. Mm-hmm. And you, gentlemen, where are you from? I'm from New Jersey. New Jersey. Illinois. Illinois. Father and son. New Jersey. New Jersey. Where are you from? New Jersey. I'm from Poland. I'm from Poland, okay. Those who came from America, you are of Polish origin, all of you? Yes. So that's why you are here. A, tu też coś mamy. Naturalnie, to na każdej szabli jest inna sentencja. Akurat Maksyma Stefana Stanisława Żółkiewskiego, który wypowiedział tuż przed bitwą pod Puszczą. A po polsku? Konieczność w położeniu, nadzieja w cnocie, ratunek i zwycięstwo. To
stoję na tle rekonstrukcji bitwy pod Kłuszynem, a właściwie sprawozdania namalowanego w roku 1620, więc 10 lat po tej bitwie, na dworze hetmana Stanisława Żółkiewskiego przez jego malarza Ormianina Boguszewicza. Obraz ogromny, 6 metrów na 7. Oryginał wisi, należy do Galerii Lwowskiej Obrazów, ale wisi niestety nie we Lwowie, tylko w klasztorze w Olesku, kilkanaście kilometrów od Lwowa, i właśnie nikt go nie ogląda, nikt o nim nie wie. Organizatorzy tej rekonstrukcji pojechali tam, dostali pozwolenie na zrobienie zdjęcia, zeskanowali, zrobili tę kopię. Tutaj według instrukcji samego hetmana Żółkiewskiego mamy rozstawienie wszystkich wojsk. Polsko-moskiewska. Po śmierci w 1598 roku ostatniego Rurykowicza Fiodora, syna cara Iwana Groźnego w państwie moskiewskim, nastąpił długi okres wojny domowej i walki o władzę pomiędzy bojarami, zwany Wielką Smutą. Zygmunt III Waza i polscy magnaci, korzystając z przychylności części bojarów, zaproponowali nowemu carowi Borysowi Godunowi zawarcie Unii Państwowej z Rzeczpospolitą na wzór Unii Polsko-Litewskiej. Car jednak odrzucił propozycję. Kiedy kolejny car, Wasyl Szujski, zawarł sojusz antypolski ze Szwedami, Zygmunt III Waza zdecydował się na wojnę. Chciano także odzyskać Smoleńsk i ziemię smoleńską, oderwaną przez Moskwę od Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pojawiła się także koncepcja osadzenia na tronie moskiewskim królewicza Władysława, syna Zygmunta III. 21 września 1609 roku Zygmunt III Waza wraz z armią wkroczył na tereny państwa moskiewskiego i pociągnął pod Smoleńsk. Przed bitwą. Wiosną 1610 roku do wojsk polskich oblegających Smoleńsk dotarły niepokojące wieści. Z odsieczą ciągnęły dwie armie rosyjskie i armia szwedzka. Polakom pod Smoleńskiem groziło koncentryczne uderzenie kilkukrotnie silniejszego przeciwnika. Król Zygmunt III Waza zdecydował o wysłaniu hetmana Stanisława Żółkiewskiego, aby ten rozbił w polu nadciągające armie. Hetman ruszył z siłą około 7 tysięcy żołnierzy. Pod carowym Zajmiszczem Żółkiewski natknął się na pierwszą 8-tysięczną armię rosyjską pod dowództwem Wałujewa. Polacy uderzyli, ale Rosjanie schronili się w ufortyfikowanym obozie. Tymczasem doszły wieści, że armia Wasyla Szujskiego połączyła się już z armią szwedzką dowodzoną przez Jakuba Pontusona de la Gardie i razem idą z odsieczą Wałujewowi. Połączone siły wyniosłyby prawie 50 tysięcy. Żółkiewskiego nie przeraziło trudne położenie i wielka dysproporcja sił. 3 lipca, jeszcze przed zmrokiem, hetman odszedł skrycie spod obozu Wałujewa z najmocniejszą częścią swojego wojska, husarią, pozostawiając na miejscu tylko słabe oddziały. Otoczeni Rosjanie nie zauważyli odejścia Polaków. Jedyną szansą na zwycięstwo Żółkiewskiego było wyjście na spotkanie nadciągających przeciwników. Hetman i jego husaria maszerowali całą noc i o świcie 4 lipca przybyli pod obozy wojsk Szujskiego i de la Gardie. Siły. Żółkiewski przyprowadził pod Kłuszyn 2700 husarzy oraz 200 piechurów z dwoma lekkimi działkami. Zresztą piechurzy dotarli dopiero w drugiej fazie bitwy. Zmęczeni całonocnym marszem, Polacy mieli przed sobą dwa obozy licznego i wypoczętego wojska. Wasyl Szujski dowodził około 16 tysiącami żołnierzy, a de la Gardia miał 5 tysięcy świetnie wyszkolonych żołnierzy zaciężnych. Moskale mieli ze sobą także około 20 tysięcy uzbrojonego chłopstwa i czeladzi. Dysponowali 15 działami. Razem podwyższało to liczebność do około 40 tysięcy. Na jednego żołnierza polskiego przypadało więc prawie 16 nieprzyjaciół. Kiedy Polacy stanęli w obliczu tak wielkiego wojska, byli nieco przytłoczeni jego liczebną przewagą. Ćma niezliczona, a że strach było spojrzeć na wroga względem liczby małej wojska naszego. Tak pisał jeden z uczestników bitwy. Pole bitwy. Obozy wojsk Szujskiego i de la Gardie były położone w widłach rzeki Grzać i jej dopływie.
Można było atakować tylko z jednej strony, ale ta była zastawiona w poprzek wiejskimi płotami i zabudowaniami, a dalej była blokowana przez zbudowany specjalnie rząd kobylic. Zaskoczenie przeciwnika odpadło, bo husaria rozciągnięta była w marszu na kilka kilometrów i trzeba było czekać, aż wszyscy nadjadą. Bitwa. Hetman Żółkiewski nakazał oczyścić przedpole. Podpalono zabudowania. Częściowo też powalono płoty, za którymi chronił się nieprzyjaciel. Pierwsze polskie uderzenie poszło z prawego skrzydła, którym dowodził pułk Aleksandra Zborowskiego. Husaria nie mogła jednak wykorzystać w pełni swych walorów, uderzenia ławą. Musiano atakować w wąskie wyrwy pomiędzy przeszkodami. Husarze wpadali łatwo w ciżbę wroga, ale po chwili musieli sobie wyrąbywać szablami drogę odwrotu i wycofywać się. Zmęczone bojem chorągwie odpoczywały, a zastępowały je inne, ale ich szarże nie mogły przeważać losów bitwy. Walka trwała już kilka godzin, a niektóre chorągwie szarżowały i po 9 razy. Jednak nieustępliwość polskich husarzy, którzy opadając ze zmęczenia ponawiali ataki, zasiała zwątpienie w szeregach Moskali. Zaczęła się wkradać panika. Dymitr Szujski, widząc to, zwrócił się do dowódcy cudzoziemców, de la Gardii, o wsparcie Rosjan akcją szwedzkich rajtarów. Kiedy rajtarze włączyli się do walki, Żółkiewski posłał na nich husarzy pułkownika Kazanowskiego. Potężne uderzenie rozbiło szyki Szwedów. Rajtarze rozpierzchli się do tyłu, wpadając na stojące przy bramie obozu oddziały Szujskiego. Rosjanie pomieszali szyki i rzucili się do ucieczki. Za Moskalami poszły także chorągwie Firleja, Dunikowskiego, Kopycińskiego. W ten sposób lewe skrzydło Rosjan przestało istnieć, ale bitwa nie była jeszcze rozstrzygnięta. Jednocześnie z działaniami na prawym polskim skrzydle, na lewym, ponawiał bezskutecznie ataki pułkownik Mikołaj Struś i książę Porycki. Cudzoziemska piechota, ukryta za solidniejszą palisadą, raziła ich ogniem muszkietów. Dopiero dotarcie z dużym opóźnieniem na pole bitwy polskiej piechoty z dwoma działkami przeważyło szarę. Działa wybiły dziury w palisadzie, a atak piechoty poszerzył wyłomy. Teraz w wyłomy uderzyła husaria Mikołaja Strusia. Szwedzi i inne oddziały cudzoziemskie ratowały się ucieczką, pozostawiając swój obóz Polakom. Po 5 godzinach ciężkiej walki bitwa została rozstrzygnięta na korzyść Polaków, ale pozostały jeszcze izolowane silne grupy nieprzyjaciela. Hetman Żółkiewski podjął rokowania z najemnikami cudzoziemskimi. Większa część z nich zgodziła się przejść na żołdy Rzeczypospolitej, a inni przysięgli uroczyście, że nigdy nie będą służyli Moskwie przeciwko Rzeczypospolitej. Rosjanie, widząc przejście cudzoziemców na stronę polską, nie czekali już ostatecznego uderzenia chorągwi polskich i rzucili się do ucieczki. Razem z nimi uciekał książę Wasyl Szujski, ścigany przez husarię. Po stronie moskiewskiej zginęło około 15 tysięcy żołnierzy. Po stronie polskiej było około 200 zabitych, w tym 104 husarzy. Żółkiewski wrócił tego samego dnia. Przypominam, jechali całą noc, 5 godzin walczyli, po czym z powrotem te kilkadziesiąt kilometrów wrócili do obozu pod Carowym Zajmiszczem, gdzie otoczony Wałujew nawet się nie zorientował, że większość armii, która go otacza, zdążyła pojechać pod Kłuszyn, rozbić główną armię rosyjską. On nawet w to nie wierzył, dopiero kiedy zobaczył haftowaną złotem chorągiew Dmitra Szujskiego. Wtedy też się załamał, uznał, że nie ma już ratunku, poddał się, a potem wręcz przyłączył się do armii Żółkiewskiego. Żółkiewski poszedł za ciosem, uderzył na Moskwę. Bitwa pod Kłuszynem była tej miary starciem, co pod Grunwaldem czy pod Waterloo, choć przez historyków jest niesłusznie niedoceniana. Była popisem kunsztu dowódczego hetmana Żółkiewskiego i niezwykłej wiktorii w obliczu druzgoczącej przewagi liczebnej przeciwnika. Świetnie rozegrana taktycznie operacja pod Kłuszynem i Carowym Zajmiszczem wprowadziła Stanisława Żółkiewskiego do panteonu największych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej. Przyniosła także konkretne i szybkie rezultaty polityczne. Droga na Moskwę została otwarta, a Kreml zajęli Polacy. Smoleńsk i Smoleńszczyzna powróciły do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Władysław IV został obrany carem państwa moskiewskiego.